co tam robisz na Jamajce? Kręcę film Hollywood z Luke'em Wilsonem, z Olivią Culpo w rolach głównych, a poza tym działałam tam charytatywnie i wspierałam budowę szkoły na Jamajce. Czy już wcześniej byłaś na Jamajce, czy to jest na potrzeby tego projektu? Pierwszy raz i przede wszystkim ze względu na projekt, zarówno filmowy, jak i charytatywny, ale nie ukrywam, mam ochotę wrócić i jeszcze jestem, jak widać, w klimatach Jamajki. Słuchaj, ale to tak nie jest łatwe przeskoczyć, zrobić karierę w Hollywood. Czy ty tam masz agenta? Jak to wygląda, żeby trafić w ogóle do jakiegoś projektu? Jak wygląda ta ścieżka? No u mnie przede wszystkim zaczęło się od Bollywood i to jest główny powód mojej kariery. A z Bollywood do Hollywood kariera wiodła przez festiwale filmowe i znajomości. Żyjemy w czasach, w których bardzo ważne jest to, kogo się zna i w jakim towarzystwie się obraca. No i mam to szczęście, że spodobało się to, co robię, spodobało się to, jak gram, to jak śpiewam, to jak tańczę i to wszystko razem dało mi możliwość grania zarówno w Bollywood, jak i Hollywood, no i mam nadzieję, że niedługo też w Polsce.